No to rozpoczynamy. Ostatni pojedynek grupy C. Kto awansuje z drugiego miejsca? Zaraz się przekonamy. Oczywiście do dwóch wygranych map grane jest starcie. No i cóż. Na pewno jest ogromny, ogromny potencjał. W tym, że klątwa drugiego meczu po raz kolejny poskutkuje oczywiście Showtime w dolnym prawym rogu. Drużyna Makers w górnym lewym, Infinity Gaming Damszar. Te osoby już tutaj znamy. Wiadomo kto gra, wiadomo kto będzie toczyć swe boje. No jestem mega, mega ciekaw kto okaże się tym lepszym, bo Showtime dzisiaj ma właśnie taki nie najlepszy dzień. Namszar potrafi zabłysnąć, ale też potrafi równo szybko zgasnąć. Tak nie wiadomo, no nie wiadomo. Jeden i drugi ma takie wybryki, można by powiedzieć. Więc ciężka sprawa. O, sorry, tutaj jeszcze za te dziwne dźwięki w tle. To się zdarza. Także no ciekawostka przyrodnicza. Kto tutaj jest teraz tym dominatorem? Jest spawnik pól zagrany. No i z tego co widzę to tylko jedyne co się do tej pory zadziało to to, że Showtime wymusił od Szweda właśnie zaekspowanie w innym miejscu. Tak wspomniałem o tym spawnik poolu, bo trochę mnie zaintrygowało jego usytuowanie. Normalnie to gdzieś tutaj, tutaj jest robiony ten spawnik pool, natomiast nam szereg z prawej strony go ustawił. Tak tutaj na obrzeżach ma to sens, no bo wtedy jest szansa, że się zobaczy, czy coś tutaj jest warpowane, ale z drugiej strony to i tak tutaj overlordami się stoi i widać, czy przeciwnik nadchodzi, czy nie nadchodzi. No ale dobra. To są tylko detale. Póki co Namczar dolatuje, nic go tutaj też specjalnie nie zaskoczyło z pewnością. No i pierwsze lingi też grane. Oczywiście fakt, że Namczar musiał zbudować swoją ekspansję w tym miejscu powoduje, że musi tych zerlingów zrobić troszeczkę więcej, trochę dłużej też te drony jadą na nową pozycję, więc koniec końców myślę, że to dość opłacalny początek dla Protossa. O, Twilight Council, a Namczar! Namczar robi lingi, Namczar obiega lingami, o mój Boże, nie wierzę. Po prostu nie wierzę w to, co się w tym momencie tutaj dzieje. Namczar mimo wszystko robi olina na zerglingach. Rzuca wszystko na jedną kartę, w tym momencie adeptka zauważyła trzecią bazę, ale to jest fake news. Czy Showtime zauważył tę subtelną różnicę, że to jest mimo wszystko minimalnie późniejsza trzecia baza? Nie wydaje mi się, o mój Boże, to będzie absolutna katastrofa, jeżeli chodzi o grę Showtime'a. On już zapewne bardzo niepocieszony. No i co teraz, panie Tobias? Uj, pylon zniszczony. Aja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 j
straty będą ogromne. Czy uda się mimo wszystko jakoś to zatrzymać? Ten drugi pylon nawet nie jest zrobiony tak, żeby Gateway mógł dokończyć jednostkę. O, panie kolego. To się po prostu nie udało. Także z tego co widzę, Namsar już obejmuje całkiem korzystną pozycję. Chociaż z drugiej strony Showtime czyżby zaczął się bronić. Jeszcze będzie atakowany do końca ten Gateway. Jeszcze próbuje się przebijać Namsar. Może jednak Tobias powie, że nie ma takiej możliwości, że może jednak będzie defensywa. Namsar cały czas napiera. Może jakiś force field. Oj, będzie to bardzo kluczowy force field. Ciekawe jak go rzuci Showtime. A, jednak okej, okay, jednak spokojnie. No i proszę bardzo, Tobias. Solidny. Szczelny i pewny, mimo że jego otwarcie było takie, no, średniawe, jeżeli chodzi o defensywę, moim zdaniem. No, Namsar próbuje przejść oczywiście w dalszą grę, ale jego pozycja jest absolutnie beznadziejna. Już się zaczynałem leciutko śmiać, czy naprawdę Namsar może po raz drugi ograć Showtime'a jeszcze w dodatku w taki trochę śmieszny sposób, ale nie, jednak... Jednak jest póki co stabilizacja, więc no Showtime powinien tę mapę oczywiście wygrać, ma przewagę. Dobrze się to dla niego prezentuje. O, ale chwileczkę, co się dzieje, co się dzieje? Namsar biega, oszukanie.
przeznaczenia chyba będzie miało miejsce. Świetne otoczenie przez Namsara. On w sumie dronuje, ale... Okej, okay, mega ciekawa sytuacja. Namsar teraz może wywierać presję. To jest jakiś malutki wytrych na korzyść Szweda. Wow, okej. Okay. Czy biegnie? Nie, tu jest probka. Czemu nie bije tej probki? Okej, okay, będzie też Forcefield. Fatalny błąd Showtime'a. Gdzie są te Dark Templary? W ogóle nie ma żadnych Dark Templarów. Okej, okay, teraz jest pierwszy. No ale to był dobry punkt zaczepienia dla Namshara. Mam wrażenie, że właśnie tym jednym manewrem troszeczkę powrócił do rozgrywki. Trochę odżyła jego nadzieja. Tobias. Bardzo dziwne błędy w jego wykonaniu. Ta przewaga, o której przed chwilą mówiłem, w tym momencie zmalała. Ale szuka, ale wierci Namshar. No ale niczego się już tutaj nie doszuka. Dark Templary lecą na kontrę. Są spory w każdej bazie. Będzie mieć detekcję Szwed. Wielki stres na barkach i jednego, i drugiego zawodnika. Żaden z nich nie chce przegrać tej pierwszej mapy. No i tak jest jeszcze polata na pewno tym warpizmem niemało Namshar. On myśli, że tutaj chyba, że nie, Showtime tutaj nie będzie robić archonów, jak już to w tym miejscu. No i jak zwykle bezpiecznie, zachowawczo. Roacher robione przez Namshara, Zerglingi natomiast lecą na kontratak i w połączeniu z tym poprzednim atakiem, w którym zginęło sporo jednostek Protossa, ten atak być może nawet zrobi o wiele więcej niż chciałby tego Showtime. Observer leci. O, i teraz Showtime chyba wyczuwa, że tutaj może być trochę nie za dużo Zerga. Zobaczmy jak to otoczenie, czy będzie konfrontacja, na pewno będzie konfrontacja. Namshar chce anulować trzecią bazę Showtime'owi, zobaczymy czy to się uda. Ładnie się to prezentuje, aczkolwiek kontratak Showtime'a też całkiem mocny. Walka, 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 konfrontacja, ale no nie wiem, czy Showtime może tu ugrać wiele więcej. Dodatku, Showtime broni się w swojej trzeciej bazie, więc jednak Tobias daje radę. No i z tego co widzę, daje radę sobie Showtime. Och, jak było blisko. Dalej, jednak daleko. Namshar nie powiedział ostatniego słowa. No ale... całość gry już wygląda bardzo atrakcyjnie dla Tobiasa. No żeby Showtime to wygrał, to już naprawdę musi zrobić niesamowity wyczyn. O, tutaj Dark Templar zostawiony. Zobaczymy ile dronek urwie. No dwie to tak nie za dużo. W sumie nawet niezbyt opłacalne dla Showtime'a, ale... no to jest ryzyko, które raz się uda, raz się nie uda. Kolejny atak Showtime'a. No ale takie naloty to tu będą na okrągło. Ciekawy jestem, w którym kierunku teraz pójdzie Namshar, bo z jednej strony Zergowie na ogół w takich sytuacjach no robią sobie mutaliski i wszystko jest w porządku, ale jeżeli teraz Protoss ma całkiem fajną pozycję, to ja nie wiem, czy Namshara stać nawet na to, żeby pójść w tym kierunku. Banning Nest zagrany, plus jeden do Roachy, Ravagery też robione. No może zrobić dokładnie to samo co Sort of. Te próby ataku mocnego. No haczerka nie zostanie ubita, póki co Namshar ją obronił. Ale jest też wyjście od frontu. Też jesteśmy świadkami takiej całkiem ciekawej gry, bo przecież oni są w takiej, no właśnie, pozycji innej niż zazwyczaj. Na ogół to już, o, już na tym etapie gry to wiadomo, czwarta baza, jakiś większy push i tak dalej, ale to wszystko jest troszeczkę późniejsze niż właśnie na ogół trenuje Showtime. Namshar też musi się odnaleźć w nowym rytmie. No ale tutaj póki co ofensywnie Showtime chyba już nic nie może zrobić tym warpizmem. Jeszcze oplutę plus jeden. No dobrze, warpizm cały czas będzie przeszkadzać Namsharowi. Czy on wie w ogóle? Okej, teraz już powinien wiedzieć, gdzie ten warpizm jest. Jest reakcja. Wyrównana ta póki co troszeczkę gra była, ale no jednak trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Showtime ma
przewagę, bo ma Storma i ma Immortale, ma tę dogodną dla siebie pozycję, a Namsar niejako utknął na obecnej kompozycji, ale widzę, że będzie walka, tak? Będzie walka, jest Spire, jest Hive. Teraz najciekawsze, czy Szwed będzie mocno atakować, czy może cały czas będzie siedzieć u siebie i no po prostu czekać na te Broodlordy. Warpizm zauważony, to jest dobra oznaka dla Namszara, że Showtime nie jest z kontratakiem gotowy, ale te zeloty mogą bardzo mocno Namszara niebawem zaskoczyć. Co więcej, Szwed nie ma za bardzo ustawionej wizji na mapie. Uj, teraz jak tu wejść, jak tu zaatakować? Ciekawa próba z Bane'ami, ale zauważona przez Warpizma. Chyba nie ma jak wejść Namszar. Może próbować, no ale to takie próbowanie. W ogóle jakby Showtime miał Archona w Warpizmie, to mógłby zrzucić na... Mógłby się zrzucić właśnie na te Bane'y. Co by było też całkiem ciekawe. Namszar zadronował, ale on się zupełnie nie spodziewał tego ataku zelotów, bo przecież Warpizm był po drugiej stronie mapy. No i zmuszony do wycofania Szwed. Niebawem Greater Spire. Podejrzewam, że Showtime tak, już robi Blinka, już pewnie myśli trochę o Stargate'cie. O, i teraz łapany na środku mapy. Fatalnie, fatalnie Namszar. No i Showtime już chyba przypieczętował tym samym swoją bardzo dużą dowodzącą pozycję. Tak jest, tutaj też te High Templary popadają. Znowu przegrupowanie. Porównywalne limity, ale oczywiście to Showtime ma lepszą armię. Ciekawe, tych skałek sobie Namszar nie zniszczył, co mu może bardzo przeszkodzić w defensywie, no ale cóż. Showtime tylko się uśmiechnie, Blink w połowie zakończony, Greater Spire też cały czas grany. Nie no, Force Fieldy spokojnie przytrzymają Szweda, on też chce zużyć ich energię w ten sposób podchodząc. Zero kontrataków, zero jakiejś innej akcji, Showtime na pewno bardzo szczęśliwy z tego, jak ta batalia będzie wyglądać, no bo on chyba prawie, że jej nie może przegrać. To w ogóle jakiś jeden zerknik atakował Gateway, ale nieważne. No i powoli, acz skutecznie i pewnie wchodzi Showtime, zepchnięty już Namszar. No musi uciekać, musi się ratować ucieczką. Co ciekawe, będą Broodlordy, więc jeszcze jest taka ostatnia mini nadzieja dla Szweda. Tak jest, 3 Broodlordy zakolejkowane. Jeszcze duży deszcz ognia, ale nietrafiony od Ravagerów. Nie no, 3 Broodlordy to one tutaj nic nie zmienią. Blink Stalkery je spokojnie dojadą, no chyba że zaraz je straci w jakiś dziwny sposób Showtime. Ale mam wrażenie, że już Niemiec musiałby strzelać w swoje własne jednostki, żeby to przegrać. Okej, są Broodlordy od góry, ale Showtime już myśli jak pod nie zanurkować. Kolejne Stormy. No i teraz oczywiście Blink pod Broodlordy. Teraz sprytnie są ustawione, bo tak nie bardzo je widać. No ale Showtime w ogóle nie jest zniechęcony do końca. Nurkuje w armię Zerga. GG, Showtime wygrywa pierwszą mapę na Namszara. No i ta klątwa drugiego meczu może faktycznie znowu zadziałać. Zobaczymy. O, widzę, że jakaś kopy pasta. ...1-0 dla Showtime'a. A wydawało się, że ten początek już jest bardzo fatalny dla Niemca, że już te lingi... ...że za dużo ich biegło, że za dużo problemów będzie. No jednak nie. Jest dziwne, że on się przed tym obronił. No ale wiedział, co robi. Dobre zabarykadowanie się i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, Michał 33555, dziękuję za followa, witamy na streamie. O, i teraz Kairos Junction.
Okej, okay, gracze gotowi, zaraz ruszamy. No i poszło. Jedziemy, jedziemy. W kurnym lewym rogu w kolorze niebieskim Showtime, czyli Tobias Zieber z drużyny Makers, a w dolnym prawym rogu oczywiście Infinity Gaming, Namszar, Niemiec kontra Szwed. No zobaczmy, co tym razem mają w planach zawodnicy. Showtime widzę, że po raz kolejny przejmuje inicjatywę od samego początku i będzie blokować ekspansję Namszara. Czy on w ogóle zdąży? Bo przecież to była probka po... O, po pylonie, ale widzę, że bez problemu. Nie, okej, widzę, że na luzie. Ale Showtime mam wrażenie, że... Okej, może tu jest jakaś zmiana w build orderze. Muszę się przyjrzeć, może na powtórce, albo... gdzie indziej, jak on to zrobił tak do końca. Tutaj znowu Namszar pewnie niepocieszony całą sytuacją. Bo nie może postawić tej pierwszej ekspansji tak, jakby tego chciał. Klątwa drugiego meczu zaczyna działać. No ale też tak się w sumie zaczął początek dzisiejszego dnia, że Showtime wygrał mapę na Namszara, a potem przegrał dwie kolejne. No ale to były wielkie mapy. Teraz mamy troszeczkę mniejszą. Chociaż nie, w sumie tak, na tej mapie dzisiaj Showtime zagrał na Namszara te adeptki szybkie i to nie weszło. Okej, to może... może jeszcze zobaczymy. Natomiast cały luz chyba jest po stronie Showtime'a. Skoro wygrał pierwszą mapę, no to teraz sobie może pozwolić na jakieś ryzykowniejsze akcje, może na jakiś błąd nawet. Najbardziej by mnie zaskoczyło, jakby zagrał dokładnie to samo co poprzednio. No ale... czasami na tym polega cały ten... super plan. Niczym szatan z siódmej klasy, nie zmienić nic, zagrać dokładnie to samo. Gaz zbierany tylko jedną droną, co sygnalizuje nam raczej bezpieczną, pasywną postawę Namszara. Showtime teraz świetnie zauważył, że jest ta ekspansja zagrana, tak jak widać, więc... no standard, jeszcze raz. Teraz lekki błąd ze zerningami. No, z jednym. No i, ups, zmuszony do wycofania. Namszar. O! Uda się chyba złapać adeptkę. To jest bardzo dobry początek dla Szweda oczywiście. No, doskonały. Dobita zostanie na pewno. 1 HP. Ale Link da radę. No i znowu mamy otwarcie z użyciem Dark Templarów. A zobaczcie, jak Namszar leci przy krawędzi, bo spodziewa się tu Stargate'a. Ale nie, Stargate'a nie ma. Jest coś innego. Ja myślę, że po samym fakcie, w którym momencie jest ukończone robo... O! Co? Zawrócił się. Nie do ogarnięcia to zawrócenie. Okej, teraz widzi robo, widzi timing, w którym to robo jest, więc już powinien wiedzieć, że to zapewne są Dark Templary. No i oczywiście... O, jaki szybki ler mamy. To jest ler przed... Tak, to jest przed... To w ogóle nie ma szybkości do zerningu zagranej. Zresztą po co? Skoro i tak pierwsza adeptka zginęła. I teraz można z zerglingami fajnie wywrzeć presję przez to, że tej adeptki nie ma na stalkerze. No, to jest niezły pomysł. Troszkę zdobywa inicjatywy Namszar. Ale tylko jeden zergling chyba może atakować. Nie, jednak dwa, okej. Ładnie się wpycha Namszar. No, trochę to boli, trochę to jest nieprzyjemne dla Showtime'a.
Cały czas bez prędkości do zerglingu w planach, z tego co widzę. No troszeczkę. Mam wrażenie, że spanikował w jednym momencie nam przerwał. Uuu, tutaj jak Showtime pociśnie. No to będzie coś cudownego z tego co widzę. O, jeszcze tu wchodzą te adeptki, no dobra. Widzę, że Tobias jest wręcz nie do zatrzymania. Tak, daję radę sobie Showtime doskonale. Jeszcze ten Warpism w dodatku nie zginął. Adeptki dalej męczą. Nie no, miazgunia. Bardzo, bardzo dobrze Showtime. Szukam, szukam, ale chyba się nie doszukam żadnej koncepcji, jaką Namshar mógłby teraz wykorzystać, żeby przeatakować Showtime'a, bo zobaczcie, że nawet jakby Namshar chciał zrobić jakiś atak roachowo Ravagerowy, jakieś wejście, no to już Showtime w zasadzie robi na to odpowiedź, a jeszcze nawet nie wiadomo, czy Namshar coś takiego zagra. O, teraz czyżby błąd? Nie, nie. Już myślałem, że Warpism wleci w to wszystko. No i cyk, kolejne dwie halucynacje. Kolejny atak Showtime'a, bardzo pewny, bardzo bezpieczny, chociaż no tutaj trochę mu ta armia ucieka. Ale to są detale, których póki co Namshar nie zamierza wykorzystać. Namshar cały czas dronuje, bazuje swoją grę na tym, że... No wygra taką dłuższą, ale no moim zdaniem teraz Showtime jest z przewagą i w dodatku Showtime jest pewnie trochę wkurzony i chce to już pewnie wygrać 2-0. Ten pierwszy pojedynek z Namsharem zapadł mu w pamięci. No tak, lata. O tak, Namshar spróbuje zaatakować chyba Roach Ravager i to bardzo mocno. Showtime jak wyciąga co się da. No nie, nie udało się tej królowej jednak złapać. I cyk, kolejne dwie adeptki wchodzą w linię mineralną. Showtime ewidentnie łapie rytm. No i mamy Swarm Hostess, z którymi sobie Showtime w miarę jednak radzi. Przechodzi też w Storma. No i teraz bardzo ważna też konfrontacja, żeby... O, Tobias jak szybko złapał swoje archony. Tak jest, jeszcze się trzyma, jeszcze... Przytrzymuje tę rampę, chociaż bardzo agresywny Namshar. Showtime się może nie spodziewał takiej masy, ale... Z zelotami dodatkowymi na pewno nie będzie stanowić obrona specjalnych kłopotów. No i co więcej, teraz zobaczcie, Namshar myślał chyba o przejściu w Swarm Hosty, a przynajmniej no, Infestation Pit na to wskazywało. A on teraz musi odbudować zwykłą armię. No i jak żyć, jak grać? Nie da rady. Nawet Overseer się przekręci. No i można teraz z powodzeniem pewnie zgarnąć czwartą bazę. Showtime oczywiście dalej gra Storma, dalej... Robi swoje. Nie zrobi z tych High Templarów Archonów, bo to już by było troszkę jednak zbyt ryzykowne. Mimo wszystko gra może przejść do dalszego etapu. Kolejna baza Showtime'a. Czeka na energię na High Templarach Showtime. Teraz jest ona dostępna. Teraz właśnie może dodać sobie Archona, jak już trochę tych stormów uzbierał. No i tak, mimo wszystko Showtime nie chce się ładować w niepotrzebne miejsce, woli zgarnąć pewniejsze kryptomory, pewniejszą biomasę, a może teraz tutaj podejść. Tak, fajnie Showtime atakuje. Bardzo, bardzo metodycznie. Namshar utkwił
z obecną kompozycją i tak. Jak to teraz z tego wszystkiego wyjść? No nie bardzo. Świetny kontratak na górę. Zeloty dobrze przeszkadzają, ale Bane'ów też zaczyna się nam namnażać. Pierwsza bariera z Archonów została przełamana. Teraz, jeszcze nie najgorsze strzały tymi Ravagerami. Showtime zmuszony do wycofania. Jak z tej drugiej strony? Zeloty robią robotę. Tak, daje radę Showtime. Daje radę się przebić i... No wszystko wskazuje na to, że za chwilę Namszar będzie musiał odklepać matę. No nie no, kilka Ravagerów to nie jest to, chyba żeby wszystkie cały czas trafiały tymi Ravagerami, tymi Corrosive'ami mam na myśli. Bardzo ładnie Showtime niszczy ekonomię przeciwnikowi, jednocześnie walcząc z jego armią. No są zgolutkie Ravagery, Immortale całkiem sprawnie też sobie radzą z tymi jednostkami. Drony chyba chciały pomóc, ale nie pomogą. Okej, to by było na tyle. Jednak jest klątwa drugiego meczu. Znowu się sprawdziła. Ja mam wrażenie, że ona działa chyba w prawie każdym przypadku. Tak, jak nie zadziała, to jest naprawdę dziwny dzień. No i Namszar poddaje Showtime, wygrywa. GG. No i to jest 2-0 dla Tobiasa. Po tej chwiejnej pierwszej grze, no druga już była dość pewna. Zaimponowałem z szatanem z siódmej klasy. Czytało się, czy tam oglądało, już nie pamiętam. Masama 5, dziękuję za followa, witam mocno na streamie. Okej. No dobra, czyli ostatecznie wielkiego zaskoczenia nie ma. Showtime awansuje ze swojej grupy, ale właśnie z drugiego miejsca, z pierwszego, awansował w ładnym stylu Harstem. Dwóch Zergów ze Szwecji odpadło. Natomiast dwóch Protossów, jeden z Niemiec, drugi z Holandii, awansowali. No Holender dzisiaj zaimponował swoją formą. No ale nie musiał spotkać Showtime'a, więc też pewnie bardzo zadowolony z tego faktu. W zasadzie to był dla niego scenariusz wymarzony w grupie. No ale pewnie też zakładał, że... No tak, taki Harstem, na jak on spojrzy na tą grupę? No widzisz Showtime'a, no to już pewnie myśli, że no drugie miejsce pewnie jest w zasięgu. Tylko się na Zergów musi dobrze przygotować. No i faktycznie i na Namszara, i na Sortofa się znakomicie Harstem przygotował. Rozjechał i Sortofa, i 2-0, i Namszara również, więc... No, bardzo, bardzo dobra gra Harstema. Nawet pierwsze miejsce udało mu się zająć, co poskutkuje spotkaniem albo Hero Merina, albo Gungwu Bandy w playoffach, więc no, pierwsze miejsce walczy z drugim, pamiętajmy. I to może mieć spore przełożenie. Także GG, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszej transmisji. Bardzo dziękuję jeszcze kierownikowi, który zrobił... kierownikowi, no właśnie, wiadomo kto to jest za bardzo, ale jakiś anonim zdonatował, dziękuję bardzo. Ern, dziękuję bardzo za 15 miesięcy dzisiaj subskrypcji z rzędu Road to End, dziękuję za donata również. Dzisiaj zbieram na zacnego kebaba czy coś podobnego po streamie, zobaczymy co będzie. Alisori, bardzo dziękuję za hosta i to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście dzisiaj WCS-a. Nawet nie najgorszy dzień, chociaż niektóre spotkania na pewno mogłyby być bardziej zacięte. Jutro o godzinie 16, najważniejsze, bo będzie grać polski Terran Soul. No i cóż, bądźcie. Godzina 16, Soul gra z Serralem, swój pierwszy pojedynek. Punkt 16 to będzie pierwsze starcie, także bądźcie. Natomiast potem Lambo z Marine Lordem. Serral, Lambo, Marine Lord i Soul w jednej grupie. Polak na pewno ma szansę na awans, no ale musi się ładnie przygotować, ładnie zagrać. I zobaczymy co się wydarzy. Serral z pewnością jest faworytem. Jutro 16. Pamiętajcie, do zobaczenia. Też na YouTubie dziękuję za oglądanie. Cześć.